183. Spotkanie, jako podstawowe przesłanie, mamy jedynkę, czyli Maga. Mag transcendentny, który podąża złotą ścieżką mądrości wyższej i żongluje wszystkimi narzędziami, które stoją do jego dyspozycji, które już kiedyś omawiałam, i kształtuje swoje życie, ten świat i wszechświat według swoich wyobrażeń. Czyli w tym znaczeniu. Ma to wyobrażenie, że jego sukces powinien wyglądać tak, a nie inaczej. Zwycięstwo powinno wyglądać tak, a nie inaczej przynieść to i to i to. I wykorzystuje wszystkie narzędzia, które ma do swojej dyspozycji, aby ten sukces osiągnąć. Nie ma przypadków. Ja w tym momencie jestem w moim gabinecie, a na zewnątrz szaleją sokoły. Sokół jako zwierzę mocy, by popatrzeć na coś z góry, by podjąć mądre decyzje, to jest ten szczególny przewodnik, który jednocześnie jest tą symboliką szybkości, aktywności, bystrości. I tak czasami musi ten mak podejmować swoje decyzje, czasami bardzo szybko, błyskawicznie, aktywnie, widząc wszystko. Nie wiem, czy to słychać, te sokoły na zewnątrz? Mam nadzieję, że tak. I tak z tą mądrością sokoła, z tym również symbolem Boga Horusa, Boga egipskiego Horusa, ten mak idzie do przodu, idzie w kierunku zwycięstwa i sukcesu. I ten mak jest również w tym złotym kolorze, co ma szczególne znaczenie, że jeżeli chcesz osiągnąć w czymś sukces, w czymś zwycięstwo, to należy podejmować mądre decyzje. Tą mądrością wyższą i z tą mądrością sokoła, czyli bystry. Sokół jest bystry, sokół widzi wszystko. Dlatego mówimy Sokoli wzrok, bo, będąc prawdziwym magiem, my musimy widzieć wszystko. I tak jak mówiłam dzisiaj o tym na naszej 183 ceremonii, musimy zauważyć. Te negatywne myśli, te negatywne oczekiwania, te wątpliwości, które są w nas i które sabotują ten nasz sukces, musimy je szybko zauważyć i świadomie, z tą mądrością wyższą, z tym złotym promieniem. Przemienić na pozytywne, czyli odwrócić, tak jak jest ta karta odwrócona. Gdy zauważymy z tą bystrością Sokoła, z bystrością Maga, który widzi wszystko i ma Sokoli wzrok, że takie, takie, takie negatywne oczekiwania, takie, takie, takie wątpliwości, strachy i obawy nagle pojawiają się w nas. To z tą mądrością wiemy, jak dobry mag ma świadomość konsekwencji swoich działań. I on wie, że poprzez swoje myśli, poprzez słowa i poprzez działania kształtuje swoje życie, ten świat i wszechświat, tak, ma on świadomość tego, że negatywne myśli, takie negatywne, wewnętrzne oczekiwania bardzo szybko lubią się zmaterializować. I on z tą mądrością wyższą zmienia je na pozytywne, na Tą świadomość zwycięstwa. To nie jest przypadek, że jest tutaj tak dużo koloru fioletowego, to jest ta przemiana. To zwycięstwo i sukces często jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy uda ci się przemienić, przetransformować to negatywne, te negatywne oczekiwania porażki, że coś się nie uda, że coś będzie trudne, te wszystkie strachy i obawy, przemienić, przetransformować i wtedy osiągasz. Zwycięstwo. Drugie przesłanie ósemka, również już omawiałam ją wiele razy, to jest, ta bal, to jest ten balans, harmonia. Ta kobieta stoi na palcach, opiera swoje dłonie na rękojeści tego, tego miecza, i jest takim pełnym, w pełnej harmonii, w pełnym balansie, bo w spokoju leży jej siła. Kreować coś świadomie z tą mądrością maga można tylko i wyłącznie w takim stanie. Jeżeli brakuje nam harmonii, brakuje nam równowagi, brakuje nam balansu, to bardzo szybko spadamy tutaj do tych energii. Zaraz strachy, obawy, niepewności się pojawiają, takie sabotujące nas myśli, te ołowiane kule u nogi się pojawiają, gdy nie mamy tej harmonii, gdy brakuje nam tej równowagi w jakiejkolwiek dziedzinie. Dlatego pierwszym przesłaniem jest ta mądrość, maga, ale również wykorzystanie wszystkich narzędzi, które stają do Twojej dyspozycji, aby ten sukces osiągnąć, aby to zwycięstwo mogło nastąpić, a kolejnym przesłaniem jest ten spokój. Cisza, równowaga, ta kobieta ma zawiązane oczy, bo ona tak jest wsłuchana w ten swój wewnętrzny głos. Ona wie, że ten wewnętrzny głos poprowadzi ją do zwycięstwa, do sukcesu, że tylko w tym stanie takiej koncentracji, takiego skupienia się, może pokonać te ołowiane kule i uwolnić się od nich. No i oczywiście najważniejsze przesłanie jedna z najpiękniejszych kart w tej talii Tarota bardzo często jest na okładkach książek, które omawiają tę talię, dlatego że energia cesarzowej to jest energia wielkiej matki, to jest energia matki ziemi, to jest energia bezwarunkowej miłości, to jest energia opiekuńcza, ale to jest również energia tej świadomości samej siebie. Ale również tego, że ma pod swoją ochroną, pod swoimi skrzydłami kogoś więcej niż tylko samą siebie. Dlatego jest ona cesarzową, bo ma pod sobą swoje cesarstwo, a nie tylko królową. Cesarzowa ma zupełnie inne znaczenie niż na przykład królowa, Buław, mieczy i tak dalej. To jest energia jeszcze wyższa. Bo bycie cesarzem to jest tak, jak być, bycie namaszczonym przez to, co boskie. No, i teraz, co rzuca nam się od razu w oczy na tej karcie, to, że ta postać ma w dłoni ten kwiat lotosu. I ten lotus. Może tutaj mało kto to zauważy, ale jest to ten, ta łodyga tego lotosu, może kojarzyć się z męskimi narządami rozrodczymi i oczywiście to również ma to znaczenie, że cesarzowa to jest kobieta, która zintegrowała w sobie energię żeńską, ale również energię męską. Dzięki temu, Rozkwita, dzięki temu ma tą siłę tworzenia, prawda? Czyli ta energia żeńska i męska, która jest obecna w każdym z nas, jest w niej w pełnej harmonii, w pełnej równowadze. To jest bardzo ważne. Jeżeli jesteśmy kobietą i nie akceptujemy tej naszej strony męskiej, tej strony aktywnej, tej strony takiej dynamicznej, to nie jesteśmy w pełni Tą cesarzową. Nie jesteśmy w pełni tą mądrą władczynią, która może się kimś opiekować. I teraz ten kwiat Lotosu rozkwita na wysokości serca, czyli. Czakra serca, kwiat lotosu, ta świadomość to jest bardzo, bardzo ważne. Na tych kartach jest ukryta taka ogromna symbolika. Ja zawsze staram się poruszyć tylko naprawdę w malutkim stopniu to wszystko, ponieważ tego byłoby za dużo i byłoby to wszystko mało zrozumiałe. Dlatego na każdym spotkaniu uchylam tylko rąbek tej wielkiej tajemnicy, szczególnie w wielkich arkanach jest najwięcej tych symboli. I tutaj w omówieniu cesarzowej jest to również tylko taki, taki malutki, malutki malutki odrobinek całej, całego tego znaczenia. Ale po to idziemy dalej razem i po to zgłębiamy coś na kolejnych poziomach, by poznawać te arkana, poznawać te tajemnice, Coraz głębiej. No i zaczynajmy, że mamy tutaj na tej karcie kolor biały i kolor czerwony, nazwijmy to tak. Dlatego również na mojej tablicy pojawił się kwarc różowy, ponieważ kwarc różowy bardzo kojarzy mi się z energią cesarzowej, z tą, z tą energią yy, takiej czystej miłości, takiej bezwarunkowej miłości. Bo prawdziwa matka. Jest tak jak ta matka pelikan, który karmi swoją własną krwią swoje małe, również umieszczona na tej karcie. Czyli to jest taka bezwarunkowa miłość, która otacza tą miłością, tą, tą matczyną miłością, to wszystko, co ma pod swoimi skrzydłami. Często mnie zarzucają niektórzy ludzie, że ja za mało zajmuję się sobą samą, a za bardzo opiekuję się tymi wszystkimi, których mam pod moimi skrzydłami, że czasami siebie jak gdyby zostawiam na, na drugi plan, czy na trzeci plan i najpierw zajmuję się. Tymi istotami, czy tymi ludźmi, którzy, których uważam, że, że są pod moimi skrzydłami. Ale to jest właśnie ta energia cesarzowej. Energia cesarzowej jest tą, która ma tą bezwarunkową miłość. Taką miłość, gdzie potrafimy wszystko wybaczyć, że potrafimy wszystko zrozumieć, gdzie nie nosimy w sobie jakieś urazy. Taka, taka miłość na takim najwyższym, Poziomie, ale żeby dojść do takiej miłości, to najpierw trzeba rozwinąć w sobie tą harmonię tej energii żeńskiej, energii męskiej i tą energię cesarzowej. Czyli ten kolor biały i czerwony można to tak porównać do takiej miłości, która zarówno coś daje, jak i coś otrzymuje. Czyli to jest też bardzo ważne przesłanie, że często Zapominamy o tym, jeżeli coś komuś dajemy i dajemy, dajemy, to musimy również coś przyjąć z powrotem. I to jest trudne, bo zostaliśmy czasami tak i tak wychowani, że jest nam trudno coś przyjąć. Ja pamiętam, miałam kiedyś takiego przyjaciela, który z siebie dawał wszystko, wszystkim tylko wszystko dawał, wszystkim tylko pomagał, ale nie potrafił niczego przejąć. jego życie było stale w dysharmonii, stale w tym życiu były problemy, stale w tym życiu były kłopoty, i tą Jedną z głównych przyczyn było właśnie to, że ciągle tylko dawał, 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 a jeżeli ktoś chciał mu dać coś z powrotem, on nie był w stanie tego przyjąć, czyli ten kanał przyjmowania był zablokowany. I to, Owocowało również blokadami we wszystkich innych dziedzinach. I ktoś by zadał sobie pytanie: jak to, ktoś taki, kto jest taki dobry, który wszystkim pomaga, dlaczego w jego życiu jest taki marazm? Właśnie dlatego, że trzeba zachować tą harmonię pomiędzy tym, co dajemy, ale również przejmować. To jest ta prawdziwa harmonia płynącej energii dać i otrzymać otrzymać i dać. Czyli ta energia Równowagi, prawda? O której często wspominam, ta energia wymiany. Mamy tutaj bardzo dużo koloru zielonego, czyli oczywiście jest to kreatywność, ale to jest również płodność. Jako wielka matka, to jest ta płodność. Bycie wielką matką, można płodzić potomstwo, ale można również kreować, czyli nie musi być to Typowo własne potomstwo swoich własnych dzieci w tej formie człowieka, ale to tworzenie, ta płodność to jest również wszystko to, co, co tworzymy, czemu dajemy życie, w co tchniemy życie. No i oczywiście mamy kolor również bardzo dużo niebieskiego to jest ten również kolor kreatywności dla mnie to jest również ten kolor ochrony dla mnie kolor niebieski zawsze będzie kojarzył się z archaniołem Michałem i taką bardzo silną ochroną i to jest dla mnie również to przesłanie, o którym bardzo rzadko mówi się w omówieniu cesarzowej, że ten kolor to jest również ta opieka, ochrona nad tymi, którzy chronią się pod skrzydła tej mądrej cesarzowej. Ale przede wszystkim w tym znaczeniu, takim ogólnoprzyjętym jest to również w tym znaczeniu cesarzowej kolor mądrości i kolor zrozumienia. I tutaj mam jeszcze dużo, dużo innych symboli, ale dzisiaj tu ani nie miejsce, ani nie czas, żeby je wszystkie omówić, byłoby tego za dużo. W dzisiejszym znaczeniu jest to tylko taka inspiracja dla Ciebie na kolejny czas. Jeżeli chcesz odnieść zwycięstwo, jeżeli chcesz osiągnąć sukces w czymkolwiek, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie takim priorytetem numer jeden, to. Nadszedł czas, żeby pokonać wszystkie te ciemne blokady, te ciemne ołowiane kule, które próbują cię zatrzymać na twojej drodze i przemienić w coś pozytywnego z tą mądrością Maga, z mądrością tej ósemki i przede wszystkim z tą najwyższą mądrością. Cesarzowej. Czyli jeżeli chcesz osiągnąć sukces, czyli ten, ta karta sukcesu to jest również popatrz, ile tutaj pali się ogni, również symbole to jest symbol ognia, wewnętrznego ognia. Płonąć, zapalić się do czegoś, coś namiętnie, z taką aktywnością osiągnąć, w czymś zwyciężyć, to również z tą mądrością cesarzowej, bo prawdziwy sukces to taki, który jest nie tylko Twoim własnym indywidualnym sukcesem ego, ale który również przynosi coś dobrego dla tego świata, innych ludzi, innych istot i tego wszechświata. Czyli jeżeli masz Twoje marzenia i masz Twoje cele, to dzisiejszym przesłaniem jest jeszcze jedno, aby je przefiltrować, aby sprawdzić, czy jeżeli osiągnę w tym zwycięstwo, jeżeli osiągnę w tym sukces, to jest to tylko mój egoistyczny, mały sukces mojego ego, czy też ten sukces wnosi coś dobrego i pozytywnego do tego świata i do tego wszechświata. Taki banalny przykład. Masz w Twoich planach napisanie książki i gdy zadajesz sobie to pytanie, czy jest to tylko i wyłącznie takie marzenie, które zaspokaja moje ego, że wydrukuję tę książkę i będę wszystkim pokazywać, jaka to jestem mądra, czy jaki to jestem mądry, że jestem autorem książki, mam swoją własną książkę i wszystkim będę po prostu um, machać tą książką, jaka to jestem mądra, jaki to jestem mądry i, i, i wyjątkowy, czy też piszę tą książkę. Bo czuję, że jest to częścią mojej misji, mojego powołania, i ta książka wniesie coś w życie innych ludzi, tego świata i wszechświata. Czyli popatrz, można napisać taką książkę, gdzie się pięknie wychwalimy, napiszemy, jak i co jesteśmy cudowni i w ogóle i potem jeszcze wszystkim będziemy tym machać przed nosem, ale to będzie cel ego. To będzie cel niski i osiągnięcie tego celu będzie bardzo trudne. A jeżeli nawet uda się go osiągnąć, no to nie będzie to żadnej satysfakcji, nie będzie to nic, nic szczególnego, nie będzie to nic, co da nam również jakieś odczucie tego sukcesu i zwycięstwa. Ale jeżeli piszemy tę książkę, bo ona płynie z naszego serca, bo ona płynie z tą książką jakiś przekaz, coś chcemy komuś powiedzieć, przekazać, coś zostawić po sobie, coś szczególnego, no to już jest ta energia cesarzowej, czyli osiągnięcie sukcesu w napisaniu tej książki, ta książka się pojawi, ta książka zostanie wydrukowana, to nie jest tylko ten sukces ego, tylko jest to również ten sukces, że z tą energią mądrości, o, pióreczka się przyczepiło. Z tą mądrością cesarzowej wnoszę coś do świata i wszechświata, i mój sukces ma taki głębszy sens. Czyli również z tą miłością, prawda? Ta kreatywność nacechowana tą miłością. Wnoszę coś pięknego i dobrego do tego świata. I tak możesz wszystkie Twoje cele sprawdzić. Czy są to cele ego, to nie warto ich realizować to mogę Ci już od razu powiedzieć, że nie warto ich realizować, bo one nie dadzą Ci niczego poza trwałym, jakimś takim o super, udało się, to się pochwale. Sprawdzić się, je, jeżeli mają one głębszy sens, czyli wniosą coś dobrego nie tylko do Twojego życia, ale również do Twojego otoczenia, do życia Twoich znajomych, przyjaciół, czy zupełnie obcych ludzi, czyli do tego świata i wszechświata, to wtedy warto się tym zająć i naprawdę to. Zrealizować. Wtedy masz również to boskie błogosławieństwo. Dziękuję. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania od tego spotkania, bardzo proszę, napisz w komentarzu. Postaram się wszystko dokładnie wyjaśnić, tak aby ten 183. klucz do szczęścia można było już dzisiaj zastosować w Twoim życiu. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.